Witamy w filmowym przewodniku po termalnych źródłach i akwaparkach. Dziś znajdujemy się na Słowacji, gdzie niespełna 60 km od granicy w Chyżnem znajduje się urokliwa wioska Beszenowa. Beszenowa to dość nietypowa wioska, bo na jej terenie znajduje się termalne miasteczko. Z Polski możemy dotrzeć tam przez Korbielów, jadąc ze Śląska, lub przez Chyżne w Małopolsce. My wybraliśmy trasę przez Chyżne, po drodze mijamy jeszcze Dolny Kubin i Różemberok, potem skręcamy w lewo i kierujemy się na Liptowski Mikulasz. Zatem ruszamy! Ruszamy! Ale tutaj można płacić także i w złotówkach. No to idziemy. Ze źródeł gorącej wody w Beszenowej korzystali już starożytni Celtowie. Tak przynajmniej głosi miejscowa legenda. Teraz mamy tu doskonałe centrum relaksu. Ciekawa jestem, czy wiesz, jaką temperaturę ma woda w tych basenach? A, już zdążyłem się dowiedzieć. Sięga nawet 40 stopni Celsjusza. Tutaj nawet w zimie można się doskonale ogrzać, gdyż część zewnętrznych basenów czynna jest cały rok. To doskonały relaks po nartach. Zgadza się. Pierwszy basen z gorącą wodą powstał w 1993 roku. Obecnie jest ich 16, z czego aż 13 znajduje się pod gołym niebem. Dziewięć basenów napełnionych jest pełną minerałów wodą termalną, pozostałe zaś krystalicznie czystą, orzeźwiającą wodą pitną. Szczególną atrakcją nowej części ośrodka jest dzika rzeka z wysepką. Czym różni się Beszenowa od innych termalnych akwaparków? Nasza woda pramieni z łebki 2 km. Przede wszystkim składem mineralnym wody, która wypływa z głębokości 2 km i osiąga temperaturę 60 stopni Celsjusza. Zawiera mnóstwo minerałów, dlatego oznacza się specyficznym kolorem. Woda z ujęć termalnych w Beszenowej charakteryzuje się dużą zawartością magnezu, sodu, wapnia i litu. To sprawia, że ma lecznicze działanie na choroby skóry, problemy urologiczne i aparat ruchowy. Wpływa również korzystnie na układ nerwowy i oddechowy. Różne możliwości strawowania. Na terenie obiektu termalnego nie brakuje punktów gastronomicznych. Dysponujemy dość szeroką ofertą, począwszy od szybkich dań w fast foodach, aż po wykwintne potrawy kuchni międzynarodowej. Bardziej wymagających klientów zapraszamy do restauracji Steakhouse, gdzie dominują dania z rusztu i grilla. W sezonie jesiennym i wiosennym Thermal Park ukierunkowany jest na turystykę kongresową. Udostępniamy 4 sale konferencyjne. Największa z nich może pomieścić 100 osób. Kameralnym miejscem jest salonik Marii Teresy, który został wyposażony w zabytkowe meble i obrazy z XVIII wieku. Jeśli chodzi o bazę noclegową, to posiadamy obecnie 500 łóżek w 3 hotelach. W hotelu Giga i hotelu Thermal znajdują się pokoje dwuosobowe z możliwością dostawek. Pod koniec 2008 roku został oddany do użytku hotel Luka, w którym znajdują się apartamenty o standardzie 3 gwiazdek i pokoje typu studio. W hotelu Luka znajdują się moderne rodzinne studia.